Być w bezpośrednim kontakcie. Nie wiem, czy to jedno z największych marzeń mieszkańców Rudy Śląskiej, jeżeli chodzi o komunikację urzędową, ale jeżeli tak, to właśnie się ono zrealizowało. Używając jednego z popularnych komunikatorów internetowych, można od teraz być na bieżąco z tym, co dzieje się na terenie miasta. Z jaką reakcją mieszkańców spotyka się taka komunikacja na miarę naszych czasów, to sprawdzi Łukasz Kądziołka. Miasto pisze do mieszkańców przez aplikację. Ruda Śląska postanowiła wykorzystać popularny komunikator internetowy, żeby do nich dotrzeć. Niektórzy wolą jednak bardziej tradycyjne metody. Jakoś powiem panu, że nie jestem zainteresowana takimi. Może jeszcze starodawno jestem, albo co, nie wiem. Lepiej telefon wziąć, zadzwonić. Jak zadzwonić, napisać. No to może prezydent powinien do pani zadzwonić. No jakbym miał ochotę, jakbym się chciał coś zapytać mnie, to mogłam mu odpowiedzieć. Popularny WhatsApp nie jest jednak dla wszystkich tak popularny. Niektórzy wolą po prostu wziąć do ręki wiadomości ludzkie. Dużo z prasy, dużo czytam prasy i to tak, i to wszystko z tego wszystko wiem. Nie? I nie brakuje panu tych informacji z urzędu? Wystarczy to? To co jest? To mi starczy. No to mi starczy, bo to wiadomości ludzkie. Jak widać po pustych stojakach w urzędzie, miejska gazetka cieszy się popularnością. Jednak mieszkańcy coraz częściej zauważają, że najlepsza tablica ogłoszeń to ta wirtualna. Mało w ludzkich wiadomościach, kiedyś więcej pisali. Wszystko teraz się odbywa się na Facebooku, przez internet, nie? Więcej. Jeżeli już bym miała wybierać, no to uważam, że przez Facebook może dotrzeć do większej ilości ludzi. Miasto nie chce się ograniczać. Prezydent wyjaśnia, że każdy sposób na dotarcie z informacją do mieszkańców jest dobry. Również dlatego, że nie każdy ma lub chce zakładać konto na Facebooku. Mieszkańcy, którzy dołączą do kanału Rudy Śląskiej na WhatsAppie, mogą jedynie ikonką dać znać, co uważają o tej informacji. Tłumaczenie swojego stanowiska i tego, że się tak stało, a nie inaczej, też jest cenne i ważne. Niemniej my musimy patrzeć, co mamy do zrobienia, a my mamy do zrobienia bardzo wiele rzeczy z funkcjonowaniem całego miasta, urzędu i też polemika, ona ten czas dość mocno ogranicza. Tutaj polemiki nie ma, bo są buźki i inne obrazki. Na razie reakcji jest mało, ale jak przybędzie mieszkańców, to urzędnicy będą mogli prowadzić statystyki. Ile spośród nich jest tych pozytywnych?